Ten kraj jest tak abstrakcyjny, że nawet po przeczytaniu wszystkich wydanych dotąd podręczników, przewodników i pamiętników, nie byłbym gotowy na to, czego tam doświadczyłem. Paweł Skiba wygłosił te słowa, który wiele miesięcy spędził w najróżniejszych zakątkach świata i tam odkrywał regionalną kulturę, tradycje i obyczaje. A teraz swoimi przeżyciami i wrażeniami dzieli się z czytelnikami. Najnowszy tytuł publikacji dotyczy opowieści z Indii. Indie, podróże egzotyczne dla kobiet i mężczyzn, już w listopadzie pojawią się w księgarniach. A ja dzisiaj witam bardzo serdecznie. Witam. Panie Pawle, odwiedził Pan najróżniejsze zakątki świata, m.in. Indie, Tajlandię, Szwecję, ale także Skandynawię, Sri Lankę, Chiny, Stany Zjednoczone. Przekrój jest bardzo ogromny. No właśnie, jak zrodziła się ta pasja do podróżowania? Kiedy były te początki? Początki, to znaczy tak, ja pierwszą podróż zagraniczną odbyłem w wieku 20 lat. Zostałem wysłany przez uniwersytet, na którym studiowałem, na konferencję. Natomiast nigdy wcześniej nie podróżowałem samolotem. Nie znałem praktycznie angielskiego, leciałem do Wielkiej Brytanii i to było przeżycie. To było przeżycie, które zrodziło we mnie nowe potrzeby i wtedy zrozumiałem, że podróże to jest to, co chcę robić tak naprawdę. Poznałem wielu wspaniałych ludzi z Hiszpanii, z Francji, których potem odwiedzałem i po prostu ta pierwsza podróż, tak naprawdę służbowa w pewien sposób, spowodowała, że zacząłem odwiedzać kolejne kraje, kolejne osoby, budować sobie przyjaźń tak naprawdę i relacje na całym świecie. Na całym świecie, krajów bardzo wiele, na różnych kontynentach. Powiedzmy sobie o publikacjach. Jedna już publikacja powstała, to Tajlandia. Dwa spełnione marzenia, opowieść z podróży, która była pod koniec 2013 roku. I to jest niezwykła opowieść. Mówimy z jednej strony o nurkowaniu z rekinami, o wizytach w klatce z tygrysami, przejażdżkach na słoniu, ale także pojawiają się, jak wiemy, wątki osobiste, podwodne oświadczyny na głębokości 12 metrów. Fantastyczna opowieść. Z jakim bagażem doświadczeń, wrażeń, emocji Pan powrócił z Tajlandii? No, powróciłem z ogromnym bagażem doświadczeń, natomiast leciałem tam z bardzo niewielkim. To była pierwsza podróż tak nazywana egzotyczną tak naprawdę, czyli leciałem do Azji na Daleki Wschód i tam nauczyłem się bardzo wiele. Wspomniała Pani o tych tygrysach i słoniach tak naprawdę. Ten świat się trochę zmienia. To były historie z 2013, z przełomu 2013 i 2014 roku, gdzie dzisiaj jestem dość mocno krytykowany właśnie za to, że wchodziłem do klatki z tygrysem, za to, że jechałem na słoniu. Ten świat się zmienia. To tak samo, jakby ktoś krytykował Tonego Halika za to, że kiedyś strzelał do pumy, tak? Taki właśnie zarzut się pojawił, że nieetyczne podróżowanie, natomiast tak jak Pan wskazuje, no to wszystko się zmienia. Tak również Tajlandia na przestrzeni tych lat ewoluowała. Dokładnie tak. Odwiedziłem Tajlandię w 2019 roku ponownie i zauważyłem ogromne zmiany, jakie w niej zaszły. Między innymi już nie jeździ się na słoniach. Teraz słonia się przytula, teraz słonia się kąpie. To są te same miejsca, natomiast wszystko tam się zmienia. Po prostu podejście zagranicznych, zachodnich turystów tak naprawdę zmieniło podejście również Tajów. Zmieniła się mentalność? Tak naprawdę to są te same słonia i te same miejsca, natomiast reklama wygląda inaczej. Więc sami musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, co się zmienia i dlaczego. Z dzisiejszej perspektywy nie jechałbym już na tym słoniu, szczerze mówiąc. Natomiast kultura tajska oryginalnie jest wspaniała. Oni zawsze od dawna tak naprawdę z tymi słoniami mieli do czynienia. To jest ich historia, to jest ich kultura i tam się nic nie zmienia. I to tutaj wpływ na to, że wpływ taki, że przyjadą zachodni turyści i powiedzą, na słoniach nie powinno się jeździć dla zabawy, nic nie zmienia, tak? Tajowie to Tajowie, oni wiedzą swoje. Natomiast muszą dostosować zestaw swoich usług do nas. A co wywarło na Panu największe wrażenie? Jeśli chodzi o Tajlandię. Tak jest. Jeśli chodzi o Tajlandię. Znaczy, ten kraj jest tak zróżnicowany, tak ogromny i ma tak wielki przekrój wszystkiego tak naprawdę, że chyba trudno będzie mi wybrać jedną rzecz. Tam znalazłem wiele dla siebie, jeśli chodzi o południe kraju. Wyspy, nurkowanie, rafy koralowe, podwodne zaręczyny, o których wspominam w książce. Także to są niesamowite przeżycia. Jeśli chodzi o północ, to właśnie dżungla, właśnie wioski tajskie, gdzie można zobaczyć, jak ludzie naprawdę tam żyją na co dzień. Tak trochę uciec od tego turystycznego szlaku. Tak naprawdę im dalej posuwamy się na północ kraju, tym mniej turystyczne rejony jesteśmy w stanie znaleźć. Nawet teraz, kiedy Tajlandia jest bardzo turystycznym kierunkiem i naprawdę wiele osób tam lata, ciągle jesteśmy w stanie znaleźć tam ten oryginalny kraj tych prawdziwych Tajów. Fascynująca ta egzotyka, jak obcokrajowcy są przyjmowani przez Tajów? Bardzo przyjaźnie.
tak naprawdę, jeśli chodzi o Tajlandię, zdarzają się jakieś kradzieże kieszonkowe, których też sam doświadczyłem niestety, ale to są niewielkie zdarzenia. Nie zdarzyło mi się natomiast nigdy, żeby ktoś był wobec mnie agresywny, nieprzyjazny. Takie rzeczy po prostu w Tajlandii się nie dzieją. Też nie słyszałem o nich tak naprawdę. A kiedy pojawił się pomysł, żeby w tak oto nietypowy sposób się oświadczyć? Dość dynamicznie. Tak, to była dynamiczna decyzja. Natomiast pierścionek zaręczynowy kupiłem w Wietnamie miesiąc, może półtora miesiąca wcześniej i czekałem na odpowiedni moment. I małżonka też chyba oczekiwała tego momentu wielkiego, choć się nie spodziewała, że w takich oto okolicznościach on nastąpi. Tak, przeczekałem chyba na tyle, że zdążyło o tym już zapomnieć i na pewno była zaskoczona. A czy właśnie podróże państwa połączyły? To zmiłowanie do podróży? Myślę, że można tak powiedzieć, ponieważ wyjechaliśmy do Finlandii wspólnie. W zasadzie ja wyjechałem też w celach służbowych wiele lat temu. I moja ówcześnie dziewczyna, partnerka, a dziś żona, po prostu dołączyła do mnie w tej Finlandii dosłownie dwa tygodnie później, co pokazuje, że chyba nie mogliśmy jednak zbyt długo bez siebie żyć. I już zostaliśmy. Zostaliśmy razem i od tej pory podróżujemy. Odwiedzaliśmy też wielokrotnie Finlandię, bo to jest taki dla nas troszkę symbol właśnie naszego związku. A w dalszej kolejności Tajlandia. Finlandia, zupełnie inne okoliczności przyrody. Z jakimi wrażeniami pan wrócił do Polski z Finlandii? Finlandia jest świetnym krajem, naprawdę. Tam wrażenie zrobiło na mnie to, jak to wszystko jest uporządkowane. To jest tak, że możemy wyjechać troszkę za miasto. Ja mieszkam akurat w Helsinkach, tak? Czyli na tym skupisku ludności tak naprawdę fińskiej. Natomiast możemy wyjechać 30-40 km za miasto. Tam już są parki narodowe, już praktycznie nie spotykamy ludzi. Natomiast gdzieś w środku lasu jest drewniana chatka, z której każdy może skorzystać. Jest tam drewno, które każdy może wziąć, bo przecież każdy Fin płaci podatki, więc to drewno jest tak samo jego, jak i moje. Tam jest miejsce do grillowania, jest miejsce, żeby zrobić ognisko i to wszystko po prostu jest. Także byłem mocno zaskoczony, to było około 10 lat temu, że te rzeczy tam są i nikt ich nie zabiera chociażby, tak? Więc kultura jest inna na pewno niż w wielu innych krajach. Z Finami nawiązałem również wieloletnie przyjaźnie i relacje, ale nie tylko z Finami, ponieważ spotkałem tam, nawet byłem współlokatorem jednego Hindusa, którego odwiedziłem potem w Indiach i opisałem to w nowej książce. Mówimy o Skandynawii. Wiemy, że w przygotowaniu kolejna pozycja, Abisko, męska wyprawa i tak jak tytuł na to wskazuje, męska polarna wyprawa, ta atmosfera właśnie polarnego biwaku, metry śniegu, 20 stopni poniżej zera. No specyficzna taka aura, choć może sprzyjająca męskiej wyprawie. No właśnie, jakie wrażenia, jakie wspomnienia z tego pobytu? No to jest zupełnie inny wyjazd, zupełnie inna wyprawa niż te, które opisywałem tutaj w książce. Tutaj i do Tajlandii, i do Indii leciałem tak naprawdę wspólnie z kobietą, do Indii z dwiema kobietami. Natomiast północ Szwecji, namioty, minus 20, minus 30 stopni Celsjusza, zima, śniegu, 2 metry, 3 metry tak naprawdę śniegu, rozbijanie namiotu i w ciemności, podczas zamieci śnieżnej, później zorza polarna, także niesamowite przeżycia w gronie męskim tak naprawdę, w gronie męskim takim, że każdy z nas chciał coś takiego przeżyć, każdy chciał się umęczyć, na pewno się umęczyliśmy, ale jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że ta podróż się odbyła, wszyscy szczęśliwie wróciliśmy i to są niesamowite przygody, które staram się obecnie opisać. Książkę myślę, że ukończę w tym roku i w przyszłym będzie dostępna. Już kiedy pan odbył pierwszą podróżę, wiedział, że warto swoje wspomnienia właśnie zawrzeć w publikacjach podróżniczych, tak żeby podzielić się z innymi, z osobami, które nie mają takiej możliwości, czy okazji, czy szansy odwiedzić tych różnych egzotycznych zakątków na całym świecie, a pan taką możliwość ma. To jest też ciekawa historia z tym publikowaniem treści, ponieważ ja wyjeżdżając do Tajlandii na koniec 2013 roku stwierdziłem, że razem z moją partnerką będziemy publikować treści na blogu. Natomiast te treści były dedykowane naszym rodzinom, naszym znajomym, bliskim, po prostu żeby wiedzieli, co się z nami dzieje. To jeszcze nie była wtedy era internetu dostępnego wszędzie. Na przykład w Tajlandii to nie było takie oczywiste, że mam telefon z ciągłym dostępem do internetu i sobie piszę do kogo chcę i dzwonię do kogo chcę. Natomiast pisaliśmy jeden post raz na jakiś czas, gdzie jesteśmy, kilka zdjęć wysyłaliśmy. I nagle okazało się, że czyta to więcej osób, a nie tylko rodzice.
I zaczęliśmy otrzymywać jakieś pozytywne opinie, jakieś komentarze ciekawe. To mnie skłoniło do tego, żeby jednak spróbować napisać coś więcej. Wróciłem do Polski, dużo czasu spędzałem w delegacjach, w pociągach. Nie miałem co robić, zacząłem pisać. Mhm. Okazało się, że było warto. Jak ta pierwsza pozycja, z jakim odzewem się spotkała? Tajlandia? Całkiem niezłym. Muszę przyznać, że jak na debiut, kilka tysięcy sprzedanych egzemplarzy, dostępna w księgarniach, praktycznie we wszystkich w Polsce, ciągle dostępna w sprzedaży internetowej, także jak najbardziej znalazłem pierwszych odbiorców i myślę, że znajdę również odbiorców na kolejne książki. Kolejne książki przed nami. Wiemy, że w listopadzie najnowsza pozycja poświęcona Indiom. Indie, podróże egzotyczne dla kobiet i mężczyzn. Niezwykła opowieść, ale powiedzmy sobie inne, co pan wskazuje, że to kraj pełen kontrastów. Z jednej strony bogate dzielnice, z drugiej strony wsie, gdzie kobiety jeszcze mielą mąkę płaskimi narzędziami. Z jednej strony no właśnie taka tradycja bogata w smaki, w aromaty, w zapachy, świątynie, zapach kadzideł, a z drugiej strony także no, zapachy zgnilizny na przykład. I te kontrasty właśnie są także fascynujące do odkrywania? Zdecydowanie. To jest tak, że w obrębie jednego kraju, w obrębie jednego miasta wręcz, czy nawet wioski jesteśmy w stanie zobaczyć całkiem skrajne przykłady, jak ludzie mogą żyć, tak? Na jakim poziomie chociażby dochodów, tak? I możliwości, nie wiem, edukacji, czy mieszkania, zakupów. Także Indie to jest ogromny kraj. Podzielony na stany. Powiedzmy, że każdy stan odpowiada naszym województwom, ale tego nie da się przyłożyć tak jeden do jednego, ponieważ oni w tych stanach mają nawet osobne inne języki. Tak? Zdarza się, że ludzie z jednego stanu nie potrafią się skomunikować z ludźmi z drugiego stanu. Każdy stan ma swoje własne kolory, stroje, zwyczaje, że tam Indie można zwiedzać latami. Ja odbyłem naprawdę stosunkowo krótką podróż, która już pozwoliła mi napisać książkę, ponieważ wszystko, co tam zobaczyłem, było zaskoczeniem w pewien sposób. Myślałem, że po Tajlandii, po Kambodży, Wietnamie już wiele widziałem. Okazuje się, że absolutnie nie. Co było najbardziej fascynującego? Które momenty utkwiły szczególnie w pana pamięci? Jeśli chodzi o Indie, przeżycia takie związane z ludźmi, którzy tam mieszkają po prostu, tak? Bo wiadomo, ja też jestem turystą, ja nie jestem dziennikarzem, podróżnikiem z zawodu, który jedzie i pisze wspaniałe reportaże, tak? Ja jak normalny turysta jadę i odkrywam po prostu tą kulturę, więc oczywiście widziałem Taj Mahal, widziałem te Nowe Delhi i wszystkie zabytki związane z tymi turystycznymi miejscami, może nie wszystkie, ale większość z tych najważniejszych, natomiast udaje się ciągle mi gdzieś uciec z tego utartego szlaku, porozmawiać i pomieszkać trochę z ludźmi, z rodowitymi mieszkańcami danego kraju, gdzie zwykle zostaje naprawdę w ciepły sposób przyjęty, nakarmiony, dostaje miejsce do spania i jestem w stanie pomieszkać z tymi ludźmi przez chwilę, zobaczyć, jak wygląda ich codzienne życie. I to jest niesamowite, naprawdę. A to łączy właśnie Indie z Tajlandią, że ta nowoczesność łączy się z tą tradycją? Czy nowoczesność łączy się z tradycją? To jest trudne pytanie. Jeśli chodzi o Indie, niektóre osoby w Indiach, całkiem wiele osób, nie ma w ogóle dostępu do nowoczesności. Że. Mm-hmm. I turyści tutaj nie są dla nich ani źródłem zarobku, ani źródłem niczego. Tak? Jest naprawdę widać wiele osób żebrzących na ulicach po prostu, z czego nigdy nie wiemy, która osoba żebrze, ponieważ naprawdę jest biedna, a która stara się coś wyłudzić. To sam tego doświadczyłem i naprawdę bardzo trudno jest chociażby szczerze pomóc komuś w Indiach, bo nigdy nie wiemy, z kim rozmawiamy w danej chwili. Zapewne tak, natomiast pan też wskazuje na coś takiego, że widzimy z jednej strony obraz szklanych biurowców, gdzie znajdziemy pracowników międzynarodowych korporacji, a z drugiej właśnie, i to jest takie uderzenie i zderzenie tych wszystkich kultur, na przykład namioty, które rozbijane są przez osoby bezdomne, tuż przy ruchliwej drodze. Tak, jak najbardziej. To jest, tutaj akurat chodzi o miejscowość Bangalore. Bangalore jest znany chyba każdemu pracownikowi IT. Ja sam pochodzę z branży IT, więc wiem, że często firmy zachodnie mają swoje centra obsługi klienta właśnie w Bangalore i w okolicach. I to są te szklane budynki, o których wspominam. Tak? Tam pracują pracownicy wykwalifikowani, którzy studiowali informatykę, są programistami, są konsultantami telefonicznymi, bo oni mają biura na często wyższym poziomie niż
niż te, które mamy my w Polsce. Natomiast to jest ogrodzony teren. To jest teren strzeżony, gdzie po prostu każdy się wylegitymuje, dopiero może wejść. I po wyjściu za ogrodzenie znowu jesteśmy w Indiach. I tam mamy już pełen przekrój, łącznie z biedą, tak jak pani wspomniała, właśnie te namioty. No to mnie zaskoczyło, szczerze mówiąc, ponieważ w miastach, dużych miastach jak Nowe Delhi czy Bangalore, jeśli jest jakaś droga przechodząca, ulica przechodząca przez miasto, to często na tym pasie zieleni czy na rondach wręcz rozbijają namioty ludzie. Tak? I to nie są namioty kupione w sklepie, tylko to są namioty często ze starych szmat. Po tę publikację już niebawem będziemy mogli sięgnąć. Jak długo trwało przygotowanie książki? Nie ukrywam, że jest to proces czasochłonny i samo pisanie zajmuje mi około roku takiej książki na tą chwilę. Mam nadzieję, że to kiedyś się zmieni i będę mógł się zająć wyłącznie pisaniem, chociażby i podróżowaniem i na bieżąco pisaniem. Natomiast teraz, kiedy dzielę życie na pasję i życie zawodowe, które nie jest związane z podróżami, jest to zadanie czasochłonne. Jak udaje się to wszystko godzić w momencie, kiedy rzeczywiście wiele czasu pan poświęca na podróżowanie? Niewiele sypiam. Właściwie tylko tyle mogę powiedzieć. To są wczesne poranki i późne wieczory. A zawsze był pan taki chłonny odkrywania, poszukiwania? Drzymał w panu taki potencjał i chęć do odkrywania czegoś więcej? Ja od dziecka lubiłem chociażby filmy związane z Azją. Gdzieś oglądałem Jackiego Chana, chociażby takie tego typu produkcje i gdzieś tam marzyłem o tym, żeby kiedyś tam wyjechać, zobaczyć te chińskie dachy, smoki. To oczywiście bardzo się zmieniło od czasu, kiedy ja byłem dzieckiem i kiedy oglądałem te filmy. Natomiast czekałem na moment, w którym uda mi się to zrealizować. Jeśli chodzi o Tajlandię, to ten pomysł wyjazdu gdzieś tam chodził mi po głowie przez 2 lub 3 lata, aż w końcu podjąłem tą decyzję, jedziemy. A czy wyobrażał sobie pan, że uda się zwiedzić aż tyle przeróżnych miejsc na całym świecie? Bo naprawdę to jest dorobek godny pozazdroszczenia. Szczerze, ostatnio ktoś zadał mi pytanie właśnie, ile było miejsc, ile państw odwiedziłem. I sam się zaskoczyłem, bo nie wiedziałem. Musiałem po prostu usiąść z listą państw na świecie i je przeliczyć. I to okazuje się, że byłem na 3 kontynentach i w 33 krajach. Taki jest wynik na dzień dzisiejszy. Sam byłem nim zaskoczony. Które kraje są, czy też tradycje tych krajów, kultura, obyczaje szczególnie są fascynujące, czy też wywarły na panu największe wrażenie? Przekrój jest również szeroki. Ja, tak jak wspominałem, kocham Azję, dlatego też tam lubię jeździć i pisać o Azji. Ostatnia podróż z zeszłego roku to był na przykład Tajwan. Nie znałem wcześniej nikogo, kto był na Tajwanie. Wyspa, najdłuższa linia łącząca dwa brzegi tej wyspy to jest około 450 km, czyli niewielka wyspa tak naprawdę. Natomiast spędziłem tam 5 tygodni i jeszcze czuję niedosyt. Tam mamy rafy koralowe, mamy góry, bardzo wysokie góry, mamy dżunglę, mamy wielkie miasta, mamy mniejsze miasta, mamy wioski. Tam jest wszystko w tym kraju. Bardzo dobre jedzenie, bardzo przyjaźni ludzie. Jest bariera językowa, ponieważ na tych jakby mniej turystycznych terenach rzeczywiście po angielsku czasami trudno jest się dogadać, ale tu przychodzi nam technologia z pomocą i często mieszkańcy Tajwanu wyciągają telefon z translatorem, który działa głosowo, mówią po mandaryńsku i tłumaczenie na angielski, także można się porozumieć. Jak podróże pana ukształtowały? No bo przypuszczam, że ktoś, kto zwiedza tak wiele miejsc, tak obcuje z różnymi kulturami, tradycją, poznaje różne zwyczaje, różne społeczności, no to jest bardzo bogatym człowiekiem. Im więcej widzę, tym wydaje mi się, że mniej wiem. Taka jest prawda i to można usłyszeć z ust wielu podróżników, ponieważ tak jak mówię, te kraje zaskakują, ciągle zaskakują. Będąc w Tajlandii, obok jest Kambodża, Laos, Wietnam. Myślałem, zobaczyłem 4 azjatyckie kraje, już nic mnie nie zaskoczy. Jadę do Indii i wszystko jest zaskoczeniem. I ja sobie nie radzę. Wjeżdżam do Indii, do Nowego Delhi i okazuje się, że to mnie przerasta. Po prostu muszę dopiero przyzwyczaić się do tej nowej kultury, która jest mi zupełnie nieznana. Ja też nie ukrywam, że nie przygotowuję się jakoś bardzo do podróży. Często to jest decyzja spontaniczna. Myślę, gdzie jest w miarę bezpiecznie, szczególnie teraz, kiedy jeżdżę z żoną i z dzieckiem, niedługo już z 2 dzieci, muszę myśleć o tym, czy jest tam dostęp do szpitala chociażby, czy jest w miarę higiena zachowana na określonym poziomie, no bo jednak o te dzieci się trochę martwię. Wcześniej, kiedy latałem sam, po prostu wybierałem miejsce i leciałem. Wysiadam w środku nocy na jakimś lotnisku i otwieram szeroko oczy i mówię, chyba jednak trzeba było trochę poczytać. Podróż z dzieckiem bardziej wymagająca, prawda?
Bardziej wymagająca, ale wbrew pozorom wszystko jest do zrealizowania. Również bez większego planowania. Mam to na myśli to, że odkrywając dany kraj, nie lubię mieć planu od A do Z. Ponieważ często jest tak, że lecę w dane miejsce, poznaję tam ludzi i okazuje się, że ci ludzie mówią mi dopiero o miejscach, których nie ma przewodniku, które warto odwiedzić. No i wtedy cały plan od A do Z, co z nim zrobić? Skasować go? Zaplanować od nowa? Nie da się w ten sposób. Wiem, że mam określony przedział czasowy, niech to będzie 5 tygodni na taki Tajwan. Lądujemy sobie w miejscowości Taichung i rozglądamy się, patrzymy co dalej. Natomiast bez dziecka szukałem noclegu na miejscu. Z dzieckiem ten nocleg jednak trzeba znaleźć to 2 dni wcześniej, żeby nie być potem zaskoczony. No podróże w tak młodym wieku niewątpliwie nie wpłyną na to, z Państwem, na razie z rodzicami, że być może też uda się w nich zaszczepić pasję do podróżowania i mniemam, że Pan tę pasję zapewne im zaszczepi później. Znam osoby, które są zapalonymi na przykład rowerzystami, tak? Mają 3 dzieci i żadne z tych dzieci nie jedzie na rowerze, więc nie mam oczekiwań. Nie wiadomo do końca. 33 kraje, 3 kontynenty, dobrze pamiętam? No właśnie, jak ktoś zwiedzi tyle najróżniejszych miejsc na całym świecie, to jakie jeszcze ma pragnienie? Czy już jest jakiś kierunek taki wybrany, który chciałby Pan zrealizować w przyszłości? No, tych kierunków jest bardzo wiele. Jest bardzo wiele. Myślę o Japonii, myślę o Korei Południowej. Znowu, jak już będę w Korei Południowej, to już tylko rzut beretem do Korei Północnej. Tam też niewiele osób jeździ, okazuje się, że jest to możliwe. Jest w Azji Butan, który też jest bardzo rzadko odwiedzany przez polskich turystów. Cała Ameryka Południowa i Środkowa. No, świat jest wielki. Ja się tylko boję, że mnie nie wystarczy czasu. Odnajduję szczęście w wiecznym stawianiu sobie kolejnych celów i dążeniu do ich realizacji, a im bardziej odległy, nierealny wydaje się być szczyt, gdy stoję u podnóża góry, tym większą radość czerpię z jego zdobycia. To Pana życiowa dewiza. Jakie jeszcze cele do osiągnięcia, do zrealizowania sobie Pan wyznaczył, czy też będzie wyznaczać? No, będę wyznaczał ich na pewno jeszcze wiele. Natomiast jeśli chodzi o ostatni cel, który zrealizowałem, który wydawał mi się naprawdę odległy, to był triatlon na dystansie Ironman. Czyli 4 km pływania, 160 km na rowerze i potem maraton 42 km biegu, co jeszcze 3 lata temu wydawało mi się zupełnie nieosiągalnym tutaj zadaniem. I tak z roku na rok było coraz lepiej, aż w końcu dobiegłem do mety w ciągu 12 godzin, w czasie 12 godzin. No i to jest coś, co mnie napędza, tak? Jeśli wiem, że gdzieś tam jest cel, że gdzieś sobie coś postanowiłem, mam już kupione miejsce chociażby właśnie na takich zawodach, no to zrobię wszystko, żeby dobiec do tej mety. Podobnie jest z podróżami, z pisaniem książek wieczorami. No właśnie, bo czytamy na Pana blogu. Nie jestem dziennikarzem, ani nawet humanistą, ale piszę książki. Nie jestem sportowcem, ale wziąłem udział w Ironmanie. Nie jestem muzykiem, ale nauczyłam się grać na saksofonie. No właśnie to spełnianie i wytyczanie sobie kolejnych celów to coś chyba równie fascynującego jak same podróże. Zgadza się. Tak samo to traktuję i mógłbym mówić, że jestem super, świetnym graczem na saksofonie, jestem muzykiem, ale nie jestem muzykiem. Ja nie chodziłem do szkoły muzycznej. Nikt w mojej rodzinie nigdy nie grał na instrumencie, natomiast ten instrument tak bardzo mi się podobał, że pewnego dnia, zresztą moja małżonka zaprowadziła mnie na pierwszą lekcję, ponieważ wiedziała, że gdzieś tam o tym marzę i pewnie kiedyś podejmę to wyzwanie. No i podjąłem to wyzwanie. I lubię czasami stanąć sobie na starym rynku. Ostatnim razem zdarzyło mi się w Bydgoszczy w okresie Świąt Bożego Narodzenia i zagrać kolędy i okazuje się, że to się ludziom podoba. Także to jest dla mnie super. Nie czerpię z tego żadnych korzyści finansowych czy innych. To jest po prostu realizacja celu dla mnie samego. Realizacja celu, wytrwałość, determinacja, ogromny wysiłek i ogromna praca. Wziąć udział między innymi w zawodach Ironman, no nie każdemu się udaje, rzeczywiście, no można być tutaj z siebie naprawdę dumnym. Miło mi to słyszeć. Tak, no nie ukrywam, że po 3 latach przygotowań, to jak stanąłem na mecie, to czułem spełnienie w pewnym sensie. Nie wiem, co będzie następnym celem, jeszcze go nie wyznaczyłem. Mhm. Troszkę teraz czasu, wiadomo, spędzam z rodziną i troszkę więcej czasu niż dotychczas i myślę, że przez jakiś czas jeszcze w tej formie to pozostanie. Także. Ale dzięki temu poszukiwaniu, odkrywaniu, samorozwojowi, samorealizacji, choć też dzieleniu pasji z drugą osobą, niewątpliwie to dodaje takiej twórczej energii, prawda? Jeszcze bardziej nas napędza i motywuje do działania. Zdecydowanie. Znaczy, co mnie napędza do działania? Rzeczy
inne, nietypowe, tak? Jeśli wiem, że jest jakiś kraj, gdzie niewiele osób lata chociażby w tej chwili, niech to będzie taki Tajwan, no to samo to już jest dla mnie motywacją. Może wiem, że gdzieś ten Tajwan jest, troszkę o nim poczytam, wiem, że jest ciekawym miejscem, no to po prostu siedzi to we mnie tak długo, aż wykiełkuje i trzeba tam polecieć. I tak samo będzie z zawodami sportowymi czy z grą na instrumencie. Czy pan się zastanawiał, zanim przystąpił do pisania pierwszej publikacji, jakim językiem operować, w jaki sposób przykuć uwagę czytelnika, w jaki sposób oddać to wszystko, co pan tam doświadczył, zobaczył, czego doznał, jakie były pana odczucia, doświadczenia, bo to chyba no, nie taka prosta sztuka, prawda? No nie jest prosta sztuka, nie jest to prosta sztuka rzeczywiście. Jeśli chodzi o Tajlandię, no to jest debiut, wiadomo jak to jest z debiutami. Trzeba spróbować napisać tę historię tak naprawdę i zobaczyć, jaki jest odbiór. Po tej pierwszej książce na pewno wiele się nauczyłem i wszystko, czego się nauczyłem, zastosowałem w kolejnej książce w Indiach, więc myślę, że z każdą kolejną publikacją będę w stanie coraz lepiej oddać, tak jak pani mówi, te przeżycia, żeby czytelnik czuł się tak, jakby był w danym miejscu, w danym czasie razem ze mną. W Tajlandii jak najbardziej próbowałem. Myślę, że w dużej mierze się to udało. Z kolejnymi książkami jest już o wiele lepiej. Zachęcamy zatem Państwa oczywiście do sięgnięcia po najnowszą publikację. Ta będzie w listopadzie już w księgarni. Jakimi słowami, w takim wielkim skrócie, żeby nie odkrywać wszystkich kart, mógłby Pan zachęcić swoich czytelników? Zachęcam każdego, kto chciałby znaleźć się w samym centrum nowego, nieznanego świata, zupełnie nieznanej kultury i nie wiedząc, jak ma się zachować, gdzie pójść i co zrobić, żeby przetrwać i żeby zobaczyć to, co ten kraj ma do zaoferowania i ci ludzie, co mają do zaoferowania. Każdy, kto by chciał się poczuć tak, jak ja się czułem wtedy, kiedy pierwszy raz postawiłem stopę w Indiach, powinien przeczytać tę książkę. Tak jest, zachęcam bardzo serdecznie. Indie, podróże egzotyczne dla kobiet i mężczyzn. Już w listopadzie w księgarniach. Zatem osoby, które chciałby odkryć tę kulturę, tradycje i obyczaje, przenieść się w tę niezwykłą podróż do Indii, kraju pełnego kontrastów, zachęcamy. Paweł Skiba był naszym gościem, autor publikacji podróżniczych Podróżnik zamiłowania, który pasją dzieli się z innymi, z czytelnikami. Dziękuję bardzo.